Serdecznie witam wszystkich kolegów. Tym razem chcieliśmy zaprezentować kolegom hodowlę znanego w Polsce, kolegę Eugeniusza Derewlanego z miejscowości Szymiszów. Jest to miejscowość położona kilka kilometrów od Strzelec Opolskich. Tak też się nazywa tutejszy oddział. To jest oddział o numerze 0266. W oddziale tym lotuje wielu znanych hodowców. Oddział liczy 140 hodowców i należy do okręgu Opole Południe, tak? Opole 2. Także tutaj o swojej hodowli powie może nam więcej właśnie kolega Eugeniusz. A jeszcze tylko nadmienię, że gołębie jego, wyniki, osiągnięcia, konkursy, które zdobywały, można szeroko sobie oglądać na stronie internetowej naszegolebie.pl/nazwisko Derewlany. I tam, koledzy, wszyscy znajdziecie te gołębie. Jest ich tam dużo, są to kolejno robione przez poszczególne lata ptaki, wybitne lotniki, jak również gołębie pochodzące z rozpłodu. Tym razem zastaliśmy kolegę, właśnie przed chwilą mi powiedział, że akurat zakończył parowanie, tak? W trakcie łączenia w pary. W trakcie łączenia w pary. No zapraszam kolegę. Proszę, to zobaczymy sobie u kolegi, jak wyglądają gołębniki. Hej! Piesek nam trochę szczeka, ale widać, że się słucha tego swojego pana. No, teraz jesteśmy w gołębniku. To jest gołębnik pierwszy lotowy. Gdzieś 10 dosów, 10 wdów. Widzimy, są gołębie poparowane, tak? Gołębie są połączone, na razie jeszcze tego nie są. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak wyglądają. Może zaświecę, może lepiej. Nie, nie, tu wygląda dobrze wszystko. Nie, wszystko jest dobrze, tak? Widzimy tutaj. O, tak wyglądają tutaj cele. Gołąbki są pozamykane jeszcze. Jutro mam taki zamiar, pierwszy raz dopiero stopniowo je wypuszczać na zewnątrz, żeby tego, bo po prostu no, trzeba zgładnić. Teraz tutaj to oczywiście parowanie wcześniej przygotowywała kolega, nie? Że wcześniej sobie plany robił. Oczywiście. Nie było to takie spontaniczne, tylko po prostu wszystko jest przemyślane. Ja prowadzę hodowlę ukierunkowaną konkretnie, wiem o co mi chodzi po prostu. Nie? Ja rozumiem, jeszcze tylko powiem, że... Nie jest to na żywioł robione, tylko po prostu jest to ukierunkowane na jakieś konkretne, jakieś zamierzenia... Hodowlane. Tak. I to jeszcze wspomnę tylko o takich, bo mówiąc o sukcesach kolegi Eugeniusza, możemy powiedzieć o gołębiach trzech, które są takie bardzo znane w Polsce. To były gołębie Szakal, Zadra i Hart. To też właśnie gołębie, o tych gołębiach, które potomstwo się dużo wywodzi z tych gołębi, może tak? Tutaj jest, no w międzyczasie do głosu doszły według mnie jeszcze wybitniejsze gołębie, takie jak Perukarz. Tak, te gołębie na stronie internetowej właśnie możemy zobaczyć. Samuraj 05, 3505, wybitne gołębie, które w przeciągu 5 lat porobiły po 70 konkursów. Perukarz był 2 razy wicemistrzem Polski w konkursie redakcji u Balisia. To jest gołębnik główny, tak, lotowy. Do drugiego gołębnika przechodzimy. Tu widzimy, też są poparowane już gołębie. Wszystko jest połączone mniej więcej. Tak. Niedokładnie, tak na razie jeszcze obserwuję, bo przed chwilą tak jeszcze tego. Ale mniej więcej to tak wygląda. I ile par teraz będzie wszystkich razem tutaj we wszystkich gołębnikach w hodowli? Pierwszym i drugim to jest 45 par lotowych. A cała hodowla ile liczy gołębi? No trzeba by się nad tym zastanowić, bo są dwie woliery po 30 sztuk, to jest 60, tutaj gdzieś jakieś 160-180 gołębi gdzieś będzie. Rozumiem. Tak przy bliżeniu, nie? Z grubsza. A tam potem jest gołębnik dla wdów, teraz kilka... nadprogramowych samczyków mam, parę samiczek takich dodatkowych utrzymuję. To jest taki gołębnik, tylko same siadawki. Rozumiem. Tutaj w sezonie lotowym wdowy przybywają. Tak widzimy, wygląda gołębnik lotowy dla wdów. To są wdowy tutaj, tylko po prostu one tutaj... To są te gołębie luźne teraz, tak? A są w tej chwili jest kilka takich no luźnych, takich nadprogramowych, bo ja zawsze tak utrzymuję kilka rezerwowych samczyków i kilka rezerwowych samiczek. No to potem w trakcie grania tam we wdowieństwie, to potem jak luźne są samczyki, luźne samiczki, jak na przykład w szpicy usiądzie na przykład bardzo szybko samiczka, to nim przyjdzie jej partner, to jej podrzucam jakiegoś luźnego samczyka. Jak znowu samczyk spadnie i on tam w pierwszym momencie nie ma jego partnerki, to biorę do ręki, podrzucam mu jakąś samiczkę. W międzyczasie wpada jego samiczka, to ją zabieram i już potem, jak już potem 3, 4, 5 par się zleci, to już jest potem, ta atmosfera się robi taka, jedne drugi witają, to już potem... ta motywacja się sama przez się dzieje. Do tego są właśnie te luźne samiczki, te luźne gołąbki potrzebne. Te luźne po prostu. Samiczki, luźne tak. Samczyki to są taka rezerwa. Rozumiem. No. Ale też taką gołębiami z takiej rezerwy się może kolega podzielić z innymi hodowcami, no, jakby ktoś chciał. A jakich ras to są najczęściej gołębie tutaj u kolegi w hodowli? Jest to
efekt pracy wielu, wielu lat moich, to trudno, na to się składa wiele ras. Jest to, można by powiedzieć, głównie moja rasa. Tak by można powiedzieć tego. Ale oparte w dużej mierze na gołębiach Raimunda Hermesa. W grę wchodzą gołębie Jana Arden, najlepsze te linie. W grę wchodzą gołębie Raula Xaviera Verstrate, dwukrotnego coś mistrza Belgii, gołębie Flora Ferbota z linii Fineke i tej słynnej 096, fantastyczne gołębie. Potem gołębie turniery Jeffa Turniera z tych najwybitniejszych ras, Black Jack, Wechter, Baron, tam te super linie, które po prostu ci, co się interesują gołębiarstwem, powiedzą, że to były absolutne powiedzmy mistrzowskie hodowle. Gołębie. A hodowla jako taka Jeffa Turniera to była jedna z najmocniejszych hodowli owego czasu na... Są rzadkie gołębie już teraz, mało się spotyka. No, kontynuuje tą hodowlę syn Jeffa Turniera, Edmund Turnier. On miał jakieś troszkę przerwy, ale teraz się zaczął specjalizować w lotach dalekich szczególnie. On tam się zakochał w tych dalekich półmaratony i maratony. I tam właśnie jak na stronie widziałem tam od herbowców kiedyś ten ranking tych hodowców wybitnych Europy, to zauważyłem, że właśnie na dwóch stronach tego połowa jednej strony to były gołębie o różnym szymlowatym odcieniu, jaśniejsze, ciemniejsze. I tam widać, że tam ta linia Wechter przeważa, ten Black Jack, cały czas tam się to wszystko, Baron tam się gdzieniegdzie wtyka. To są oparta praktycznie hodowla na tych wybitnych gołębiach, które jeszcze ojciec Jeff Turnier, Edmund, to kontynuuje. Poza tym, no, jest tutaj u mnie sporo gołębi już. Może tu przejdziemy, jeszcze pokażemy wolierkę, dobrze? W międzyczasie ale kolega drugiej strony to tam przejdziemy, to dobrze. Tutaj jeszcze chcieliśmy zwrócić uwagę na elementy takie wyposażenia gołębnika u kolegi. To kolega może powie, o co tu chodzi. To jest tak na niebiesko pomalowane szyby. Ja stosuję właśnie takie lekkie, jak gdyby przytłumienie, ostre promienie słoneczne powodują takie niekontrolowane, powiedzmy, zmiany temperatur i zachowanie się gołębi. Jest to stara prawda wzięta tam, powiedzmy, jako ciekawostka. Żeglarzy rybaków, którzy nigdy niby nie chorują na choroby oczu, dlatego że mają do czynienia z błękitem wody. A kolor błękitny jest tak naturalnym kolorem, jest to kolor obłoków, niby nieba. I gołębie po prostu raz, że to działa dobrze na wzrok, poza tym kolor niebieski ma takie właściwości wyciszające. I nie ma kontrastu gwałtownego. Nie ma kontrastu, taki gołębie się dobrze czują. To jest taki wszyscy to znamy, taki spokój, efekt oślepienia, że się spokój, tak. Ciemnego tego, nagle w jasne wejdzie. Nie ma tego czynnika, rozumiem, że ostro świecące słońce oślepia, penetruje gałkę oczną, wręcz wywołuje jakiś pewien niepokój, agresję tego, a to tak wycisza się. Rozumiem, to wszystkie tak gołębie, wszystkie szyby, które ma tak w ten sposób pomalowane? Wszystkie jak leci. To rozumiem, to zobaczymy tu jeszcze raz. W każdej chwili mógłbym to zetrzeć tego, ale kiedyś stwierdziłem, że jednak za dużo światła też to nie jest dobrze. Czyli światło jasno, ale z umiarem. Tak. Światło stonowane. Gołąb zawsze, zresztą gołąb jako przodek gołębia naszego, gniazdował przeważnie w jaskiniach, w półkach, na półkach skalnych, na skalnych tych, więc tam nie ma światła. Jest raczej stonowane światło takie naturalne, które tylko docierało z zewnątrz. Więc to jest tego. Ja nie chcę za bardzo uciekać tam. Tu może kolega nam pokaże teraz jeszcze tak przerwę jakieś gołębia. Coś z tych par, co teraz poparował, takie z tych ras, o których mówił na przykład niektórych. Na przykład tutaj, bo można by wiele gołębi pokazywać. Jest tutaj na przykład gołąbek. Chodź tutaj. To jest syn tego słynnego mojego Smurfa. Tak. Smurf to jest gołąb chyba teraz wypożyczony, zdaje mi się. Wypożyczony jest, on tam już miał problemy z zapłacianiem tych. Wypożyczyłem go, bo ktoś powiedział, że ma możliwość, powiedzmy, przy pomocy hormonów jakichś tam, powiedzmy, jeszcze spróbować go pobudzić. Spróbować jeszcze tego. To wybitny. A to co, kto to jest? To jest jego oryginalny syn. Jego syn, tak. Pokażmy go może też. Wspaniały gołąbek. Skrzydełko jego, tak. O, zapowiada się fenomenalnie. Idzie tym samym torem, jak się rozwijał jego ojciec. Jako młody w 10 roku był najlepszym młódkiem u mnie, na 5 kładach 5 konkursów zrobił. W zeszłym roku jako roczny 8 zrobił.
i mu przerwałem lotowanie, bo ja wiem, że te gołębie jak się troszeczkę poszanuje, poczeka cierpliwie, to... Lepiej to wychodzi się na to. Wychodzi, to znaczy te gołębie po prostu zaczynają potem się odwdzięczać. No, tutaj na przykład taki roczny samczyk w zeszłym roku był, też jest taki gołąb, któremu też przerwałem, bo aż za bardzo chciał latać. Z tych moich wybitnych gołębi roczny w zeszłym roku, 10 razy wkładany do kosza, 10 widzimy konkursów. Taki ciemny gołąb. Tak, to już jest ta linia. Jeszcze raz możemy pokazać? Jeszcze to raz, jest tak. Arden van de Wegen. Tak, widzimy. Ardeny to kolega posiada z hodowli, z jakich to są, to jest od Henka de Verda to są, czy Michaela Bujka? Z Michaela Bujka to dopiero teraz niedawno tak pojedyncze gołębie dotarły, ale wcześniej to były Hugo Battenburga tam z tych gołębi, ale miałem także bezpośrednio od Marine Vangela. Po gołębiach Marine Vangela, zresztą miałem gołębie oryginalnego Marine Vangela. Potem samiczkę taką kiedyś w 98 roku, będąc w Poznaniu, z sędzią wystawowym zaprowadził nas do takiego na dzień dzisiejszy świętej pamięci Macieja Wójczaka. Wójczaka właśnie. Kolega Maciek niestety ostatnio zmarł. Kazał mi sobie wybrać jedną samiczkę, ja tam za bardzo tak nie chciałem, ale potem, żeby mu nie robić przykrości, wybrałem jedną samiczkę i właśnie dokładając super samca do tej samiczki, wygotowałem między innymi szakala i zadrę. Tak. Te dwa gołębie. No, to jest historia. Historię można by... Ta samiczka potem... Szczęścia nie miałem przy tej samicy, bo jako dwuletnia samiczka przyszedł mi lekarz weterynarii szczepić gołębi. Zagadał się ze mną i jak szczepił, widocznie tu patrzył, ze mną gadał, patrzył, nie pilnował tego, co robi. Chyba wszczepił dawkę szczepionki w tętnicę szyjną i po 10 minutach do góry nogami się przewróciła. Chociaż Wójczak twierdził, że... Ja ją dopiero w 2005 roku, to jest nieprawda, bo ona w 2000 roku już nie żyła. A jakie tu jeszcze gołąbki mamy takie wybitne? No, tu gołębie jest dużo wybitnych, na przykład no, ale pokażmy tutaj, to jest, tutaj jest ptak, właśnie z linii tej 0,96 nóg, ale tu jest dolewka, właśnie kolor nawet o tym mówi, tu jest dolewka Marcela Sangersa z Tomygana. Samczyk. Z Tomygana, tak? To jest Flor Ferbot, ta linia 0,96 i w połowie samiczka z tego Tomygana od Marcela Sangersa. Tam z tych jego, z tych takich tego, była nakrapiana czerwona, z niebieskim, ten wyszedł taki skrzydełko połowie. Można pokazać jej też? Właśnie. To jest samczyk, który... Samiczka, przepraszam. Samczyk 08 rok. Tak. Jako młody w 08 roku miał na 6 kładeń 4 konkursy. Jako roczniak 10-10, potem jako dwulatek 13-13 i w zeszłym roku jako trzylatek 13-13. Chcesz sobie tylko nadmienić może, na że wystawie, tego... Był na wystawie oddziałowej i okręgowej, za dwa lata miał około, no tak niespełna 11 tysięcy konkursu kilometrów tak. Na bazie. A jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie te gołębie, to z tego co wiem w ostatnim czasie, kolega zdaje się ma kogoś z rodziny, czy kogoś to lotuje też tymi gołębiami w innym oddziale, tak? Gdzieś w okolicach Poznania. Tak, ja mam zresztą te gołębie z tej linii 096, z tej Finneke 5000, która u mnie się, powiedzmy, jest sprawdzona, się sprawdziła. Hodowcy w Polsce zakupili te gołębie u mnie młode, po tych gołębiach wychowali wspaniałe gołębie, między innymi taki Arkadiusz Strzelczyk. Kiedyś to był oddział Praszka, teraz już chyba Pajęczny, jak się nie mylę. I gołąb po tych gołębiach, dwa gołębie wychował, jako roczniaki, jeden chyba 11, jeden chyba 13 zrobił, a szczególnie dobrze leciały maratony. I byłem zaskoczony, bo nawet w konkursie redakcji jeden jest pierwszy, a drugi chyba jest trzeci. Jeszcze nie wiem, jak będzie artykuł. Także te gołębie się sprawdzają, widać się u innych hodowców również. A kto tak w większości też nabywał, tak zdanych innych hodowców z Polski, no, od kolegi jeszcze? Jest właśnie jeden z linii on jest na stronie internetowej. Gołąb, który po 15, po 14 konkursów. To jest czysty Arden, linia Marco Polo Doli. Wspaniały gołąb. To jest od Michaela Bulka tego, tak? Nie. Ale to Marco Polo Doli od Bujka to potem. Marco Polo i Doli. No, Doli to był gołąb od Marine Vangela. Nie należy, powiedzmy, to był gołąb wyhodowany przez Marine Vangela. Jak Marine Vangel zmarł, Marta Vangel tego, ale tego gołębia bardzo dużo potomstwa i wnuków, prawnuków wykupił Michel Bujk. Z tego między innymi zaczął
imbredować, hodować na linię. To jest właśnie, z tego się mniej więcej wywozi. Gołąb Arden czysty. 06 rok. Najstarszy mój gołąb na spisie w tym roku. To ten, tak? Tak, tak. To już nie mam starszych gołębi, tego ze starszy przydany. No miał po tego gołębia przyjechać jeden Litwin, ale jakoś nie wiem, czy się rozmyślił, nie przyjechał. Ja już go dałem teraz na spis do 50, bo to jest pewny gołąb. Może już teraz szybkości taki nie będzie miał, ale to będzie gołąb, który na trudne dalsze trasy to zawsze będzie tego. Zresztą, tu też Arden w ręku kolega ma? To jest też samiczka, taka efekt kojarzenia krewniaczego. Córka Zadry, wnuczka Szakala. Właśnie pokażmy ją tu z bliska. Taka pstra jak szakal. Rzadko mi się zdarza takie coś wyhodować. W tym roku chcę ją przeznaczyć do lotowania, bo jest dwulatką. W zeszłym roku praktycznie nie była lotowana prawie, że. Jako młoda zrobiła chyba ze 3 konkursy na 6 czy na 5 wkładań. 5 lotów było, tak. W zeszłym roku to była jako wdowa. Chyba ze 2 razy ją tak włożyłem, żeby się przeleciała. No i właśnie poszła do bary. Zakręciłem na pokrewieństwo, bo sporo hodowców Polski mi się pyta o gołębie wywodzące się z pokrewieństwa na te gołębie. Dlatego parzę wiele par. Tak, ale też kolega tym z pokrewieństwa lotuje również, nie? Wiele gołębi lotuje, ale tak mocno zimbrydowane. To raczej nie zalecam. Nie zalecam hodowcom, żeby tym lotowali, bo to się po to mocno imbryduje, żeby to do rozpłodu przeznaczyć. Bo to jednak, żeby gołębia zimbrydować, wychować coś takiego, silny imbryd, to trzeba po pierwsze mieć na co kierować pokrewieństwo na jakiegoś wybitnego gołębia, a po drugie to trwa co najmniej 2-3 lata. No i tak jak już wyjdzie taki gołąb, to jest efekt 3-letniej pracy, teraz wziąć go stracić. No stracić zawsze można gołębia, nie? No ale to nie w tym rzecz. Szkoda po prostu nawet. Po prostu szkoda, nie? No, jest tutaj tego na przykład syn samuraja, tego 05. To jest gołąb, który powiedzmy 2 lata pod rząd. 11 takie mazane, bardzo szlachetny gołąb. Też tam byli chętni go kupić, bo on jest na stronie sfotografowany. Ma numer 9482. No, 2 lata pod rząd, po 11, w tym roku znowu idzie do 50. Ale dałem mu... Pokaż mi jeszcze skrzydełko jego też. Dałem mu właśnie tu już na tego jego ojca zacząłem tego, bo to jest tak syn z wnuczką złączony. Na linię, na tego wybitnego. Ojciec tego samczyka w zeszłym roku po sezonie przeszedł na rozpłodowy gołębnik. A jest to gołąb, który 06 rok wygrał 2 sezony. Jako młody był najlepszym lotnikiem w oddziale strzelce. Na 6 kładę zrobił 6 konkursów. Jako jedyny gołąb do tej pory na 140 możliwych punktów zdobył 140. I w 10 roku 15-15 zrobił, był na pudle. Także 2 sezony wygrał. A w sumie od 06 roku do 11 roku zrobił 70 konkursów w swojej karierze. Także on po 15-14 przeciętnie to robił ten dom. A to tu właśnie na niego skierowałem pokrewieństwo. I to jest taka kombinacja. Syn tego samuraja 05 i wnuczka samuraja 05. Dobrze, to może przejdziemy do woliery teraz. Zobaczymy, jakie tam gołąbki są w wolierze. Teraz jesteśmy przed wolierą kolegi Eugeniusza. Także sobie popatrzymy, co tutaj za gołąbki ma i trochę nam opowie jeszcze kolega o nich, prawda? Oczywiście. Może wejdziemy. No ja mam wolierę. Kiedyś ta woliera, wydawało się, że ta woliera mi wystarczy na moje potrzeby, no ale potem dobudowałem drugą wolierę, bo okazało się, że tam zaczęli się zgłaszać chętni, chcieli mieć gołębie. Trudno było z kilku gołębi wyhodować jakiś więcej gołębi. No tam akurat do łącze samczyka, który wywodzi się z Michela Bójka gołębi z linii doli. Widzimy go właśnie. Tam na ten ciemny, tak. Piękny samczyk. O, chodzi teraz tak. Tak, tu jest ten mój słynny szakal, który się uratował z katastrofy. Szakala tu widzimy, to już gołąb leciwy chyba, tak? Tak, 99, ale rok, jest fantastycznie bardzo. Płodny? Płodny cały czas, tak. Zapładnia i w zeszłym roku... Szakal zdjęcie ma jako jeden z pierwszych u kolegi zrobiony. W 2006 roku udało mu się... Doleciał, tak? Czy tam się został znaleziony? Gdzie? Na katastrofie? Tak, nie. On wrócił, tylko klatka się w połowie załamała i on w tej szczelinie po prostu jakimś cudem się uratował z tego, nie wiem. Ale tutaj wrócił sam do gołębnika? Nie. Nie. Tam został znaleziony. Oddano mi go. Tak, oddano. Chodź.
wspaniały gołąb, stary ptak, 99. Zobaczmy szakala. Fantastyczny gołąb, szlachetny, w ręce pięknie się trzyma. Taki powiedzmy, no, życzyłbym przyzwoitym hodowcom, żeby raz w życiu wyhodowali przynajmniej takiego gołębia. Tyle radości mi ten gołąb. Szakal to z jakich gołębi się wywodził? To jest czysty Arden. Czysty Arden, tu widzimy go. Czysty Arden. A teraz czym jest sparowany już, czy nie? Teraz jest złączony z tą samicą, Arden van de Wegen. Praktycznie tam... jest taka pstra samica, widzimy ją zaraz poka... O, stąd, tak? Próbuję takich... Stąd, tak? Dobra, o, widzimy ją. Córka wybitnej gołębi. To jest i jak z 2007 roku. Tak, samiczka. Co z tego potomstwa, jakie plany wobec tego potomstwa, z tego też zostawić u siebie coś? Coś u mnie zostanie, ale się z kolegami, skoro hodowców chce posiadać po nim potomstwo i chcieli takie pstre tego, ja my nie zawsze takie wychodzą, ale specjalnie nawet taką pstrą samicę, że może takie pstre wyjdą. Niektórzy lubują się w takich pstrych gołębiach. No, a tutaj jest na przykład, tutaj jest ten mój synny, tam wcześniej wspomniany ten mój samuraj 3505. I to jest ten samuraj? To jest ten samuraj, fantastyczny gołąb. Z którego roku to jest gołąb? 06 rok. 06 rok. To jest ten, co powiedziałem, że dwa razy był zwycięzcą sezonu. Skrzydełko, tak, widzimy. Dwukrotny zwycięzca sezonu. Ma wszystko idealne. Pas barkowy świetny. Ręce, świetnie. Muskulatura. On by w tym roku jeszcze dwucyfrowe zrobił, ale postanowiłem po nim pohodować, bo to tylko cały czas co tydzień do kosza, a po takim wybitnym gołębiu się za wiele nie ma potomstwa. I z czym jest sparowany teraz? Jest sparowany ze swoją własną ciotką, to znaczy z siostrą jego matki. Aha. W tym kierunku tak idę, bo to jest cudowny ptak, o świetnej kondycji. Harta jeszcze, kolega coś ma z niego? Ma harta, czy...? Nie, hart po prostu włożył głowę w tej drugiej wolierze, wcisnął głowę, chyba chciał sięgać po źdźbło trawy. Jak wcisnął głowę, tak z powrotem już pierze się zadarło, się zadławił. Aha. Ale mam po nim tutaj synów harta jest, oryginalnych. Cudowne ptaki. Tutaj jest taki właśnie po samicy, Japa Cahorna jest taki biały. Chodź. Bo te turniery to chyba właśnie były od Japa Cahorna, tak? To była turniera. To była turniera zimbrydowana właśnie z linii Wechter. Ale od Japa Cahorna, rodowód. Bezpośrednio tak, Japa Cahorna była samica. Ją przywiózł kiedyś Krzysiu Zembliński. Zobaczmy. On mi ją pożyczył. Popatrzmy może. Tak. To jest oryginał, jeden z tych synów Harta. O, tak. Czysty turnier. Wiele cudownych gołębi. Między innymi po nim dziecko wysłałem do tego Piotrka. Ze Starogardu? Tak. Nie umie się po prostu napatrzeć na tego. No, cudowny gołąb. Widziałem, że mu jako młody był piękny, wiedziałem, że to będzie piękny, tak? Ale mówi, że no, zmienia się co tydzień, co miesiąc mija, to jest coraz cudowniejsze się robi. To jest właśnie jego ojciec. A z czym jest teraz sparowany ten jest syn Harta? Samicą Jan z Ardena. Tam to jest oryginalna belgijska samica od Leona Reimen z Belgii. Świetny hodowca, był wielkim miłośnikiem rasy Arden. Hodowca na dzień dzisiejszy już nie żyje, bo on tam zachorował ponoć na raka prostaty, to co się dowiedziałem, zmarł. Ale to jeszcze jedna z tych oryginalnych od niego samic, kapitalna samica. A ten samczyk u góry, o ten co to był, o, tam siedział o, tutaj takie lata? O ten, tak, ten co to jest? To jest kombinacja turniera i gołębi z linii Godi 47 Raimunda Hermesa. A z tych turnierów, co tutaj właśnie, co wywodzi się kart, tam z tej Blackjack, Wechter. I inne. Natomiast zresztą te moje turniery wywodzą się tam w rodowodach, są najwspanialsze gołębie, jakie w ogóle kiedykolwiek się przewinęły przez gołębnik od Jeffa Turniera. Super ptaki. Może teraz przejdziemy do drugiej woliery, tam coś... Tutaj, aha, tutaj chyba, że kolega pokaże coś jeszcze. Starszego ptaka, syna od Gabby Vandenabele, syna tego Blixena. Widzę, gdzieś wojuje. A z czym jest sparowany? Jest moją samiczką, taką już... 2000, którego roku to jest, trzeci czy ósmy? 09. Samiczka z linii. To była samiczka wyhodowana u mojego kolegi po moich gołębiach. Kiedyś sobie zażyczyłem, żeby mi po tych gołębiach dał tego, okazuje się, że świetnie. Ten to jest oryginał Gabby Vandenabele? Tak. To jest, znaczy,
To jest gołąb od hodowcy holenderskiego, na holenderskiej obronce, ale ponoć on był u Gabego, Gabe nie miał w tym czasie młótków i dał mu takiego młótka do wychowania, sprzedał mu i on już go wychował i zaobrączkował swoją obrączką. To jest prawdopodobnie, tak mi powiedział, tego, że to jest oryginalny syn tego Blixena. To jest... Blixen, znany gołąb tak. Gabego van den Abele. Blixen to jest linia, to jest Blixen i ta minę to jest linia tego Wittenbuyka. Widzimy jak ten gołąbek, on jest sparowany tą samiczką. Tak, są natrafiano samiczką. Teraz mamy troszkę tu obuzowanie. Może teraz do drugiej woliery przejdziemy, co? Zobaczymy tam. Szakala jest łączony z samiczką. Ten ciemny to jest Zadra, tak? Zadra, tak. A to jest rodzony brat szakala. Po tych samych rodzicach. Go widzimy właśnie. Te są. Tu są też sparowane już gołębie. Tak? To są sparowane już wszystko? Tak, tak. To już jest tutaj większość. Wymieniliśmy się samicą. Jak przyszło samicę od Henka de Verda. Z hodowli Henka de Verda. Z deklaków. Ja go... Chcieli ode mnie samiczkę, taką ja mi wysłałem. Ona tutaj trochę buszuje. Jest złączona z samczykiem. Z tym niebieskim, o co grucha. Z żółtą obrączką? Tak, to jest Declac linia Verbart 46 kilo. Super, super gołąb tego. A Zadra w tym roku mu zostawiłem samicę, która w zeszłym roku z nim była i dała super gołębie. A prosiło mi to o to jeszcze też dwie osoby. Między innymi ten Piotrek prosił, bo mu wysłałem, żeby tego złączyłem. A to jest przyrodnia siostra Smerfa. Taka nieduża samica, ale super udane to ten było. Ten ciemny, przepraszam, gołąb? Ten ciemny to jest... oryginalny tam właśnie od takiego hodowcy z Holandii, Arden van de Wegen. Gołąb, który ma około 60 konkursów. Wziąłem go do swojej hodowli w celu odświeżenia, ale już pokazało się po nim wiele kapitalnych gołębi. Już dwucyfrowe tam takie młode to nie najgorzej leci, jako roczniaki po 10-11 konkursów robiły. Także bardzo ciekawe gołębie. Zadra z czym jest sparowany teraz? Z tym... przyrodnią siostrą Smerfa. Smerfa. No. Tu mam na przykład jedną taką parę gołębi o Andreasa Drapy. Ten pstry, co teraz wyleciał, to jest wnuk zimbredowany na linię tego Eti. 531, czy jakoś miał ten stary Eti Belk, ten rozpłodowiec od Drapy. Natomiast ta samiczka to jest, jego partnerką jest samiczka, która wywodzi się z linii tego Champa i tego drugiego asa. Karla? Karla, tak, taka grocha. Dałem je do kupy, zobaczymy co z tego się urodzi. To jest na oryginalnych obrączkach Drapy? Ten tak, ale ta jest samiczka w Polsce urodzona. Aha. To jest taki prezent od Krzysia Zemlińskiego. Kiedyś byłem, ona wrzucała mi się w oczy, ja tak patrzyłem, Zemliński zwrócił na to uwagę, mówi, co ja tak patrzę. Ja mówię, tak na jednego gołębia patrzę, nie? A on mnie złapie, pan. Złapałem, kurnia, ona ma numer taki bardzo ciekawy, 3000, nie? I ja mówię, wie pan, co mówię, Krzysiu, nie potrzebuję gołębi, nie? Ale ja mówię, choćby na ten numer tego, ja mówię, ile ona ma kosztować. A mówi, podoba się panu, no to mówi, ma pan ją w prezencie. No i tak ją przyniosłem, jest. Samiczka. Zobaczymy, co to się w tym roku z tego ulęgnie. Mam po niej potomstwo z zeszłego roku. Nie najgorsze. Takie powiedzmy, dobrze zapowiadające się. Rok wcześniej była z partnerem. Nie za bardzo to wyszło. Tu mam właśnie tego syna oryginalnego, tej 096. Fantastyczny samczyk. To między innymi... jest teraz sparowany? Sparowany jest samiczką, która jest wnuczką od herbowców tego Filipa i wnuczką tego Flicera od Drapy. Tak. Tych olimpijczyków dwóch. To były dwa olimpijskie gołębie u tego. I a ten 9207 to właśnie syn tej 096. Spokój. Flora Ferbota. Oryginalny ten, wydał do tej pory wiele cudownych gołębi. Nie stary ptak jeszcze, bo to 06 rok. Urodzony w Polsce. Ta samica przyszła do Polski. Była koło Siedlec u niejakiego kolegi Jerzego Tarasiuka. Ale
ten gołąb został wyhodowany na gołębniku u pana Tadzia Kicki. Myśmy się zamienili, ja mu wysłałem swoją samiczkę, a mi przysłał po tej zarodzinie. Potem Tarasiuka, do niego dokupiłem jeszcze wnuczkę, tej 096, tak tą linię rozwijam. Gołąb, między innymi też oryginalny ojciec tego pływego, co miał za 2 lata 11 tysięcy prawie tego i po 13 konkursów. Wspaniały gołąb. I po nim też w Polsce jest w gołębnikach, są gołębie. Okazuje się, że wnuki jego w Polsce są no fenomenalne. Się sprawdzają. Tak. A ten czerwony, co to jest? Ten czerwony to jest jeden z tych turnierów. To jest czysty turniej, między innymi tam był samczyk u Sulfera. Raimunda Sulfera, tak, w Stargardzie Gdańskim, tak, u kolegi Sulfer mówił, że no fantastyczne gołębie tam z tego się wywodzą. Z tego czerwonego tam łączył na różne sposoby, mówił, że wychodzą... Super. Tutaj jeszcze rozumiem, tu jest taki typowo rozpłodowy gołęb, z Woleru, tak? No. Tu na przykład jest jeden z potomków, oryginalny syn Zadry i wnuk szakala, zostawiony w rozpłodzie. Z którego roku to jest gołąb? Młody ptak stosunkowo, to jest 09 rok, ale już wydał przepiękne gołębie. Skrzydełko może go kolega, tak pokażę. Między innymi po nim są dwóch synów. Jeszcze, o, tak, tego Piotra w Starogardzie, mówię, nie umieją się napatrzeć na te gołębie. Jeden zdaje się trafił do Sulfera, bo już tam Sulfer uprosił tego jednego, bo one są przepiękne. Ale on ma też samiczkę. On ma też samiczkę właśnie Hansa Szafrańskiego. Z linii tego olimpijczyka. Piękna samica szlachetna. To jest też Ardena. Z domieszką, powiedzmy, gołębi tam Hansa Szafrańskiego, które tam u niego występowały. Kapitalna samica. Starsza już samica, dlatego dostała młodszego samczyka. Ale daje potomstwo fantastyczne. Tam, gdzie po niej poszły gołębie, się okazuje, że lepiej te gołębie się sprawują na innych gołębnikach, jak u mnie na gołębniku, kurna. Ludzie są zachwyceni, kurna. U mnie też są świetne i ładne gołębie. Potomkowie po tej parze, kurna, na wystawie to są bardzo, bardzo wysokie, mają oceny, 92, 92, 25. Bardzo wysoko są oceniane, bo są prawidłowo zbudowane, piękne. A w sezonie lotowym teraz, ostatnio, z 2011 roku, jakie na te kolega osiągnął najlepsze wyniki? W zeszłym sezonie to był taki dla mnie sezon, można by powiedzieć, taki trochę spoczynkowy. To cały czas tam w czubie list konkursowych. Miałem 5 razy pierwszy konkurs, coś 7 razy drugi, a ileś razy trzeci konkurs. Także cały czas, to znaczy się na 15 lotów moje gołębie co najmniej 10 razy na pudle stawały. No, w poszczególnych kategoriach różnie to byłem wicemistrzem, przodownikiem, tam gdzieś czwartym tego. Natomiast nie najgorzej to wyszło tam w okręgu. Wydawało się, że to będzie tego, potem był to jeden z lepszych wyników w ogóle okręgu Opole Południe. A okręg ten ma hodowców około? Około gdzieś 2000 hodowców. 2000 hodowców, także bardzo liczny, rywalizacja zacięta. No się okazało, że po prostu gołębie moje w okręgu zdobyły chyba 8 pucharów. W każdej kategorii tam w granicach. Pierwszy przydomnik, drugi przydomnik, trzeci, czwarty, o tak na takim poziomie. Tu popatrzmy jeszcze na te gołąbki, które są w rozpłodzie, w rozwojerce. Jest tutaj wiele pozamykanych jeszcze gołębi oryginalnych. Tutaj między innymi łączę w parę oryginalną Raula Xaviera Westrate, parę tu widzimy. Na tego słynnego, tam tego ich numer jeden. Topstara? Topstara, tak. No. Ale to są dopiero eksperymenty, tak? No, to na razie przyszłościowa. No ja mam informację, bo ja tam bardzo dużo z hodowcami, którzy mają kontakty z zagranicą. Mam informację, że Topstar był wybitnym gołębiem lotowym, ale także był i okazał się cudownym rozpłodowym, tak. Zresztą Westrate w tym roku też, w zeszłym roku miał też bardzo duży sukces. Po prostu cokolwiek przychodzi na hodowlę, to wszystko trzeba przerobić. To nie można tak powiedzieć, że wsadzić na gołębnik i już tego. To wszystko trwa w czasie. To wszystko trzeba przepracować, przerobić, przeselekcjonować. A propos właśnie tego czasu, to jak dawno już kolega hoduje gołębie? Od ilu lat? Od dziecka? Od dziecka można powiedzieć. To ile to będzie? 70, 60 lat? Nie, 55 lat będzie. 55 lat. 55 lat, ale z przerwą na boisko. A jeszcze mam pytanie, a to po tradycja rodzinna jest? Nie.
miałem kłopoty, z ojcem się ciągle sprzeczałem, bo tam uważał, że gołębie to są po prostu darmozjady, zło konieczne, że to niepotrzebne, no ale niestety ja się urodziłem chyba z gołębiem w sercu, no kocham gołębie, kocham przyrodę, nie wstydzę się o tym mówić. Ale następców nie mam. No właśnie, chciałem się o to zapytać. Mam dwóch synów, ale żaden się nie interesuje gołębiami. Podejrzewam, mogę się mylić, ale jakiś wpływ na to też miała postawa mojej żony i postawa mojej teściowej, bo właśnie starzy ludzie tutaj na Śląsku to są wychowani w takim tym, że nie należy się odrobina przyjemności jakiejś po pracy, tylko charuwa i wszystko, co niepotrzebne. A bo cholera nie pochodzi ze Śląska tutaj, to znaczy po polskiego. Się urodziłem się na Śląsku opolskim, koło Zimka w Grodzcu, ale moi rodzice pochodzą z Kresów Wschodnich. Co po akcencie słychać? No, ja mam akcent mam polski, no a nieraz tam sobie powiedzmy tego, jak trzeba to i po Śląsku potrafię sprechać. No, wszyscy na Śląsku, tak. Jesteśmy u kolegi Koźlika, tam możemy bardzo dużo tego posłuchać. Najlepszy jest w tym wszystkim ksiądz Kostosz, który mówi po polsku i po śląsku i robi to w locie, że tak powiem. To się wiąże z tym, że jeśli chodzi o Jurka Koźlika, znałem jego ojca świętej pamięci, byłem zresztą na pogrzebie u Henryka, bardzo przyzwoity człowiek. No Henryk to jest to rodzina śląska, o starej, o tradycji śląskiej, takiej tej pozytywnej. Jest to człowiek, no skąd jego poprawna taka polszczyzna, jest to człowiek wykształcony, zna kilka języków, wykłada na uczelni w Opolu, ma do czynienia z ludźmi. No i sukcesy osiąga też bardzo dużo. Ale jak trzeba fajnie, też po śląsku tak, potrafi i po niemiecku tego. To jest właśnie to jest taki... Księdza Kostorza już odwiedziliśmy, on właśnie nam opowiada też o swoich planach hodowlanych, tak, o zakupach, jest, które ma zamiar zrobić, no i też sukcesy duże ma. Tego. No ma tam, znalazł sobie mądrego pielęgniarza, który mu robi to, co on przemyśli i tego, bo... No ale kolega Ryszard też odnosił sukcesy też w Opolu, latając samodzielnie. Żółkiewicz, tak. No stąd się właśnie wzięła jego klasa, jako opiekuna. Właśnie. Bo on już to przerobił, on już... Spółka ta hodowlana w tym roku na wystawie ogólnopolskiej mieli dwa gołębie, niestety nie mogły reprezentować Polski w Budapeszcie, ale te gołębie odnosiły duże sukcesy. Także dziękujemy na razie. Sekundeczka, musimy chwilkę przerwać. To są potomkowie... No właśnie na koniec ci chcemy pokazać jeszcze, co tutaj na życzenie hodowców, którzy do mnie dzwonią, pozamawiali sobie mutki, szukają gołębi zimbredowanych i między innymi tutaj, jako przykład podaję, na przykład jest samiczka, oryginalna córka szakala. Oryginalna córka szakala, a szakal w tym czasie był złączony z córką matką Harta. Z tą rozpłodową samicą i tą samiczkę od razu przeznaczyłem do rozpłodu, nie była lotowana, to jest córka, oryginalna córka, a do niej dokoptowałem znowu imbret, efekt kojarzenia krewniaczego, córka Zadry, brata szakala, była złączona z szakalem i to jest syn szakala. Bo widzimy jeszcze skrzydełka, jakby kolega pokazał. Tak, taki był czwarty lęk, nawet jedną lotkę nie rzucił, ale wygląda na ładnego samczyka. Zostawiłem jednego, bo miałem tych młodych wyładowanych wiele, ale to wszystko poszło do ludzi. No nie umie utrzymać młódka po szakalu i po zadrze. Zostawię z jednego, dwa młódki, a reszty to mi to, nie wiem, musiałoby tak jak foka po 20 łódków na raz jajek znosić, to bym może zdążył wyhodować tyle chętnych. Nie wiem dlaczego podobają się te gołębie. I to właśnie syn szakala i wnuk Zadry złączony z córką oryginalną szakala na takie bliskie pokrewieństwo. No może na razie tak łączę to na boku, ładnie to sparowane. No to dziękujemy na razie za pokazanie nam tutaj hodowli. Ciekawe informacje odnośnie parowania. I na pewno widzimy kolegę jeszcze, kiedy będzie cieplej, kiedy będą już loty. Wtedy jak się nazywa, zobaczymy, jak organizowane są tutaj treningi i inne rzeczy związane z lotowaniem. Tam jest gołębnik. Tu na koniec chcemy jeszcze pokazać gołębnik młody. Tutaj też oczywiście gołębnik samice rozpłodowe, takie rezerwowe. Rezerwowe są tu. Kilka takich. A normalnie tu gołębie młode są. To są widać po wyposażeniu. W tej chwili stałby puste, ale wykorzystuję jako takie rezerwowe, tego przytrzymania. Kupić zimowały. To są też te wolne samiczki, tak? Wolne samiczki, wolne. Rozpłodowe tam, co jeszcze są poparowane. Te są poparowane. Też widzimy typowy gołąbnik z wolierą z przodu. Tak.
Tu widzimy. Kolega też dużo na młodych wypuszcza tak na loty, czy tak raczej do młodych mniejszą wartość przyznaje? To znaczy, ja w gołębi wypuszczam około 70 młodych. Trzeba przeznaczyć haracz dla jastrzębi, dla tego zawsze coś odpadnie, ale z 70 to mi zawsze około 60-62 zostaje. Rozumiem. Tak. To jeszcze dziękujemy na razie za pokazanie i jeszcze raz mówię, spotkamy się, kiedy będzie już cieplej, kiedy już będą może bliżej lotów. Jak będzie piękniejsza pogoda. Będzie zobaczymy, tak jak siadają też, może na locie kolegę odwiedzimy, także oczywiście, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.